No to kończymy crafting. W ogóle zobaczmy, czy te Mystic Coiny się sprzedały. Które wystawiłem, bo to mi się na pewno przyda. 52 golda. Pięknie. Wizard's Vault. Serduszko. Create item in Mystic Forge i combo skill. Dobra, ale w sumie gdzie ja idę? Ja muszę przecież kupić jeszcze materiały. 400 do 500 i bierzemy sobie armor crafting. Dobra. No crafting kosztuje 34, ale 21 będziemy mieli zwrotu. Jeszcze wezmę sobie mój application key. Bym musiał go gdzieś zapisać. Master Point Unlock. To wezmę, skopiuję. Wezmę sobie, gdzieś to zapiszę w notatniku. Będę miał zawsze pod ręką. Dobra, wklejamy tutaj. Get Bank Content. No tutaj pewnie się nic nie zmieni. Raczej wątpię, żebym miał te materiały. No ale tutaj dużo nie ma do kupienia. Z tego co widzę. Tylko trzeba trochę Orichalcum, Gossamery i Spoliwiarny. Jak osiągniesz wszystkie ascendy, chcesz gemy wziąć na Lightning Wingi? A, po skiny wtedy lecisz? No jak już będziesz robił tier 4, to tam z tier 4 fajnie kasa będzie spadać, to możesz sobie tam wydawać na co chcesz. Jak już będziesz miał jakieś takie stałe źródło dochodu właśnie. No dobra, to kupujemy u vendora. Chcemy tego 73. Instant. Ok. 37 takich. Ok. I po kolei. Szaman insygnia 6. Kawalier. 1. Rabid 6. Magi też 6. Soldier. Takich chcemy 4. Sześć razy Dyer. Jednego skarfa. Ale jaki to ma być skarf? Light, medium, heavy? Wezmę pod heavy. Bo ja noszę heavy. Nie wiem, czym to się różni, ale... I jedne gogle jeszcze. To też weźmiemy sobie heavy. To bardzo możliwe, że mi jeszcze skina też odblokuje. Dobra, no i to jest w sumie wszystko, co potrzebujemy. I dobijamy 500. Zobaczymy, czy tyle starczy. Trochę mało, nie? Wydawałoby się, że 100 leveli na tym wejdzie. Jak tutaj mówię, żeby to zrobić? Dobra, na początku trzeba to wszystko zrobić. Polecimy po kolei. Orichalcum. Lining. Aha, jeszcze tego. Ile tam było tego? 46. Supplies. No to 50 wezmę. Dobra. No i lecimy. Takich chcę 7. Casing. Też 7.
Baldrzon, tego chcę mieć 5. Cześć, Nikuś. Baldrzon. Lightning. 5. Boot casing. 5. Tak. Boot lining 5. Gauntlet lining 5. Plate też 5. Dobra, tego chcemy 4. No i tutaj już 4 nam zostały. I tutaj też 4. Nice. I teraz bierzemy się za Discovery. Soldier Draconic Gauntlets. Czyli musimy Soldiera poszukać. I gauntlety. I craft. Dobra, i Cavalier Draconic Helm. No i pięknie. Jak oceniam Firebranda pod DPS-a? Wróciłem po długiej bardzo przerwie, zacznę praktycznie od nowa. No, ostatnio tego Firebranda pod DPS-a się jakoś nie widuje. Firebrand jakoś gdzieś tam kiedyś był grany mega pod tego DPS-a. Jak jeszcze działał mu taki trait, który pozwalał stakować Ashes na tołmach. Jak to zniwelowali, to ten Firebrand trochę spadł. Ale no, pewnie nadal gdzieś tam można tym grać. No, nie jest w topce. Nie jest w topce, jakoś mega popularny nie jest, ale jak masz mega fan z grania Firebrandem, no to zrobisz tym obrażenia, pewnie, że tak. Gdzie się kupuje skiny za karmę? Zaraz ci pokażę, tylko ten crafting dokończymy. No i 125 wszedł, no i teraz same Discovery lecą. Rabbit Draconic Pauldrons. Rabbit Pauldrons. Dyer. Rabbit Boots. To nawet tego nie trzeba zamykać, tylko można craft tutaj kliknąć. Dyer Boots. Teraz gauntlety, ale jakie? Rabbit. Rabid. Helmet. Dobra. I hełm jeszcze chcemy zrobić dire. I adventure mantle też robimy. Ale to na to potrzebujemy... O, nie mogę tego. A jak to się robi? Aha, jeszcze hełm. Raz, dwa, helmet. 3 i 4. O. Dobra, o, no i też skiny weszły. To coś takiego jest. Gogle z chustą. To są osobno gogle. Jest osobno chusta. To można połączyć. Całkiem fajne. Dobra, no i mamy 150, także teraz lecimy z tym. Szaman teraz. Legi. Tylko jakie? Rabinowe. Teraz Legi Dyer. Shaman Boots.
Dobra, dalej, Dyer. Gantlety. Okej. Rabbit Coat. I to jest ostatni rabid. Magii. Pełm. Szaman. Pełm. No i 475. No i tutaj już mamy ostatnią prostą i po tym będziemy mieli 500. Magi Paul Jones, tutaj jeszcze mamy Soldier. Magi Leg. Tutaj jeszcze były Legi Szamana. Magi Boots. Dobra. I budki jeszcze są Soldier. Ja mam miejsce w plecaku na to wszystko? Mam. Magi Gauntlets. Dire Coat. Magi Coat. Shaman Code. Hej, dzięki za obserwację. Cześć, Shotu. No i mamy 500. No jeszcze mi tutaj został ten Soldier Helmet, to już go zrobię. O. Jakiś tam crafting, critical chyba mi wszedł i trochę więcej expa wpadło. No i zajebiście. No i te itemy, które teraz mamy. Trzeba salvage'ować. Najlepszy sposób na salvage'owanie jest taki, że... Teraz nie wiem, czy jest salvage'ować Blackline Salvage Kitem, czy chyba tym zwykłym. Chociaż... No bo tutaj jest 100% szansy na recover upgrades i nie wiem, czy to nie jest właśnie... Nie wiem, czy to nie są te... Nie, to nie są te... No bo na tym później będziemy jeszcze zarabiać. Dobra, no to zrobimy tak. Klikam sobie na to. Exotic. Jakoś tak fajnie, jakbym to podsunął. Exotic, o. I salvage'ujemy to wszystko. Chyba, że to się sprzedaje. Chyba, że ja mam to sprzedawać. Tylko czy ja to sprzedam? O, achievementy weszły i nawet skina mogę wybrać. Do swordów chyba sobie weźmiemy. Swordy to które były? Blade? Sword. A tutaj jest opisane, czy ja to mam sprzedać, czy ja to mam salvage'ować? Nie ma opisane. Recovery. No ale recovery, no to chyba... Chyba sprzedaję. Jak są za golda? Bezpośrednio na instancie sprzedajemy i tyle. Ewentualnie gdzieś tam te najtańsze salvage'uję sobie pod... Pod skina.
Ten magi sobie wezmę, salwerz zrobię, żeby skin wleciał. Do czego jeszcze skina nie mam? Do legów. Rabbit legi. Buty jeszcze, też rabbit boots. Czy mam jakiś pomysł, jak farmić materiały tier 3 i tier 4? No, farmisz golda i kupujesz je na trading poście. Tak chyba będzie najlepiej. A taka czysta farma pod stricte tier 3 i tier 4? Nie wiem, czy jest. No to byś musiał... Byś musiał wyłapać na niższych mapach levelowych jakieś takie duże eventy z dużą ilością mobów. No bo to wtedy musisz złapać taki range, żeby ci tier 3, tier 4 wypadały zamiast tier 6. Jadebot robi? Ale to w małych ilościach bardzo. No najlepszy sposób na tier 3, tier 4 no to gdzieś tam z laurów. No ale laurów nie pofarmisz sobie, no bo to dostajesz tam cyklicznie. A tak to chyba najlepiej jest po prostu golda wyfarmić i kupić te tier 3, 4 na markecie, jak je chcesz. Chyba że chcesz znaleźć sposób na farmienie ich, bo są drogie, żeby je sprzedać. No to nie znam takiego sposobu. No bo to byś musiał gdzieś na niskich levelach map wtedy biegać, żeby, no mówię, te niższe tirowo itemy wypadały. Dobra, shouldery mam, buty też, legi też, hełm. Chyba wszystko mam, nie? Cały secik, drakonik. Możemy to sprawdzić. Wardrobe. Drakonik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Szału nie robi. Dobra, no to resztę sprzedaję. Na instancie, nie będziemy się tam bawić. Jakieś wystawianie. Może powinienem to powystawiać? Tu jest duża przebita. Wystawię kilka, zobaczymy, jak będzie duża przebitka, czy się w ogóle sprzedadzą. Powinny się sprzedać. Może ktoś kupi? To jest za 2 golda. Oho, mam już chyba limit wystawiania, bo nie można tak dużo przedmiotów wystawić. A to może nawet silver taniej wystawię. No zrobimy test, czy przez noc na przykład się sprzedadzą te itemy. Tu ktoś też ładnie przebił. Bo w sumie każdy grosz się przyda, nie? Na tym koncie, jak mamy zaraz też craftić te itemy. To fajnie by było coś tutaj. O, tego jeszcze nawet jednej rzeczy nie zrobiłem, no ale to tam już sobie sprzedamy. Coś tam pominąłem, a i tak wbiłem to. Dobra, i cyk. I mamy kolejne Mystic Forge Stone'y na kolejne Mystic Salvage Kity. Bardzo fajnie. To sobie od razu wrzucę. Wybacz, że w innym temacie zrobiłem poziom... Nie wbiłeś. Nie. Nie pokazało. A czy się jak to zrobiłeś, nie wiem, 2 minuty temu, to może się odświeżać tak z 5-10 minut, wiesz, ale na razie nic nie ma. Farmić lód na biora, wymienić na trofi paczki. Tam wypadają tier 5 i 6. Tam tier 3, 4 nie masz. Zbiory. Z Eternal Ice Shardów tier 5 i tier 6 wypadają. Z paczek tier 3 chyba masz tylko właśnie na mapie, jak gdzieś tam masz niski level, albo za laury, bo możesz wybrać stricte tier 3 i tier 4. A tak to nie ma, nie? Dobra, consume. Boostery na razie chowamy. To... W sumie tego nie potrzebuję, bo zaraz salvage'uję, nie będę tego wywalał. I teraz fajna sprawa. Fajna sprawa, bo... Te skiny może nie są jakieś takie, ale chcę wam pokazać.
Tutaj jest coś takiego jak Unlock the Rewards i to są za achievementy. I ja tego sobie mogę wyciągnąć ile chcę. Tych mieczy, je wywalać. No bo to są tylko skiny. Mogę sobie dwa wyciągnąć. Albo nawet chyba nie muszę wyciągać ich. Zobaczę, czy muszę je wyciągać, czy nie. Chyba muszę, bo jak nie będę miał ich wyciągniętych, to... Wardrobe. A nie, nie muszę. Cost zero. Mogę sobie za darmo podmienić tutaj skiny. O. Może one nie są jakieś świetne, ale... Zawsze coś nowego. Dobra. Dobra, i zobaczmy teraz, jak w ogóle się robi ascendowe itemy. Powiedzmy, że chcę ascendowe buty zrobić. Ascended Armor. Nigdy nie kupowałeś na Tipeee? Wiesz, Sky, ja otwierałem ich ostatnio chyba z 600. I... No nie zauważyłem, żeby tam były tier 3 i tier 4, wiesz? O, może miałeś wystarczająco dużo 3 i 4. Z laurów albo z czegoś. No możemy zaraz sprawdzić na wiki. GW2... Eternal Ice Shard. Eternal Ice Shard. Jest vendor. Gdzie tu są ci vendorowie? Gdzie to jest? Vendor. Mistborn Modes. Chyba tak tego nie znajdę. Nie pamiętam, spoko. Jeszcze pół godzinki i robimy losowanie golda. Volatile Magic. Bo to chyba u tego NPC od Volatile Magica się kupowało, nie? Trophy Shipments. O. Tier 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tier 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tier 3 nie wypadają. Ascended Armor. Dobra. I my chcemy mieć prefix Berserker, więc to jest... To jest Zorza, tylko czy to jest tutaj tak opisane? Ascended Armor. Nie ma tych ascendowych prefiksów. Tutaj są Zorza. My chcemy na przykład buty. Zorza Greaves. I na crafting potrzebujemy Deldrimora. No to też ja potrzebuję ten Zorza Greaves Recipe. I muszę to wyciągnąć z Ascended Heavy Bootów. Recipa, który jest za laury. Ewentualnie... Mogę go dropnąć z fraktalowego Encryption. Więc gdzieś tam fajnie by było te Fractal Encryptions pootwierać. Ale żeby pootwierać, to byśmy musieli ogarnąć sobie expa. Na Recursive Resourcing. To chyba pójdziemy na fraktale. Szybko zrobimy. Tier 2 najprawdopodobniej, bo na Tier 3 to ostatnio sprawdzaliśmy, że jest ciężko jeszcze. 95 agonii jest potrzebne, 77, underground 66.
Underground, Molten i Uncut. No, przyjemne są. Dobra, słuchajcie, ktoś chce dołączyć, ja już mogę chyba wystawiać Tier 2. Tier 2 Dailies, a może w sumie szybko do nich dołączę i polecimy. Tak na szybko, jak jest grupa, to korzystam. Myślałem, że nie będzie żadnej, ale lecimy. Może już gdzieś tam pod koniec będą. Yo, quick. Undergroundzik. Ja mam który personal? 2-5, co nie? No to 4 levele mi dzisiaj personala podskoczą. Pięknie. Masz ambitny plan zrobić 2 razy Obsidian Armor, 2 razy Ring z WVW i zacząć zbierać macy na 12 broni generacji 3. Zacząć skrzydełka z PvP, Ring jutro, Armory za 23 dni. To jakiś plan? Dojebany plan. Nie wiesz skąd mieć te gifty, no lifer, za dużo w gierce siedzisz. Wiesz, jak gdzieś tam regularnie jednak robisz ten content w GW2, no to zdobywasz te itemy. A, ja muszę się przerzucić na quickness builda, bo ja przecież zmieniłem na tego DPS-owego, nie? Dobra, idziemy dalej. Go, go. Idziemy, idziemy, idziemy. Zaraz się będę musiał słapnąć. Przeszli wszyscy? Tylko czy oni idą za mną? Bo tam jedna osoba poszła, żeby guzik nacisnąć do góry. Teraz ja będę musiał iść do góry. O dobra, wezmę się, spróbuję szybko słapnąć na quicknessa, chociaż to sobie słapnę. Dobra, wchodzimy, otwieramy im. Go! Ja tego, no w sumie mam heala mocnego, to trochę to wystoję. Ale nie za długo, wezmę na staffa, zmienię. No, przechodzisz tam czy nie? Wywalę się zaraz, bo oni tam nie ogarnęli. Na dole, żeby wejść. Fajnie, jakbym tam zszedł na dół i im pomógł. No ale tam... O, ktoś się już wywalił. Tam są dwa batony, też guziki, trzeba na tym stanąć i tutaj jest taka konsola. I drzwi się otwierają i tam trzeba iść, tą konsolę kliknąć. Mogłem nie czekać na tą trzecią osobę. No ale to raczej powinni ogarnąć. No, Kunolis, no generalnie wiesz, gdzieś tam taki regularny content, nawet jak logujesz się na godzinkę dziennie, no to już gdzieś tam sobie porobisz te daily rzeczy. No, oni to ogarną tam, czy nie? Plecak w sumie mam w miarę ogarnięty. O, chyba dali radę, dobra. No ale weszli od razu, ja się nawet nie mogłem zrezurektować. Oni ciągle wchodzą w jakieś kondycje. No coś czuję... O, dobra. W końcu, no myślałem, że do końca fraktala będę leżał. Podnosimy bombę i tutaj trzeba wejść tego Dusta. Uważamy na golemy. I biegniemy, bo bez tego stealtha bym dostał hita od tych elektrycznych rzeczy. I tutaj jest kolejny stealth. Wchodzimy i biegniemy dalej.
Po fraktalach rolniemy tego golda. To akurat chyba 20 będzie. Jak w golema wejdę, to on akurat ściąga mi tego stealtha. I mamy taki efekt, revealed, że nie mogę tego stealtha... No i tutaj kradną te bomby. Jak ma się reveala, to nie można stealtha wrzucić. I tam trzeba donosić te bomby na koniec. 9 bombek trzeba donieść. O, uda mi się, jakoś się udało, dobra. Masz dość WVW? No niektórzy tylko grają WVW w FGW. No ale to też pewnie zależy, czy masz gildię pod World vs. World, na jakim serwerze jesteś. A tych mobów nawet nie powinniśmy bić, bo one nas nie biją. One są takie, powiedzmy, neutralne. Dopóki się ich nie walnie, to one nic nie zrobią. Ile mamy? 8 na 9. O, dobra, no to już będzie koniec. 9 na 9, tutaj jest taki detonator, trzeba to kliknąć. I lecimy dalej. Kolejny X-Pick. Weźmy sobie fuda. I bijemy. Prywatne tagi, a też są prywatne tagi. O, co to weszło? Masterka. Aha, bez zginięcia. Zrobienie, dotarcie do tego momentu. Ale ja przecież zginąłem. Tam raz na tej konsoli. To dziwne, jak mi to zeszło. Made it through... Aha, chyba że chodziło o sam odcinek ten z bombami. Chyba o to chodziło. Dobra, i tutaj trzeba podlurować tego golema w to miejsce z lawą i u góry jest jedna osoba, klika w guzik, lawa na niego się wylewa, on ma debuffa. Tylko, że też powinniśmy iść tam do tego drugiego, bo tutaj nie odczepiły się te trasze, które były po drodze. Oho, chyba mam problem z internetem. Lagi, lagi, lagi. A to w sumie pierwszy raz, jak mam problemy z internetem podczas nagrywania. No, pewnie będzie najmniej wywaliło. Ale ciemno, bo mam w pokoju. Dobra, idę światło zapalić w międzyczasie. Ale co się z tym internetem stało? Zobaczę. Trzeba kable wyprostować chyba? Co jest, dalej nie ma internetu? No to nie fajnie. Nie wiem, co się dzieje. Może router zrestartuje? Można spróbować. Zobaczymy, czy coś pomoże. I co, nadal nic? No to chyba kończymy na dzisiaj, w taki trochę nietypowy sposób. Bo jak to jest jakiś grubszy problem. No to już przecież nie będę czekał nie wiadomo ile. No trudno. Czasami zdarza się i tak.